szukają, modlą się i mówią o miłości Jezusa. Pewnego dnia w czasie ewangelizacji do księdza biskupa podszedł pewien młody człowiek. Był obwieszony różnego rodzaju medalami, łańcuchy, kolczyki, zawieszone wszędzie tam, gdzie tylko się dało. Biskup spojrzał na niego i zapytał: słuchaj, czy ci to wszystko jest potrzebne, czy ci to nie przeszkadza, czy ty to musisz nosić? Ten młody człowiek popatrzył i powiedział: wie ksiądz biskup co? Gdy tego nie miałem, nikt mnie nie dostrzegał. Jak to założyłem, wszyscy zaczęli mnie zauważać i stałem się człowiekiem. Ten młody człowiek żył wśród ludzi, a czuł się tak, jakby był sam. Każdy z nas potrzebuje akceptacji, zauważenia, potrzebuje drugiej osoby, relacji, aby prawidłowo żyć. Jezus bierze na siebie krzyż ludzkiej obojętności, bo nie chce, abyśmy byli sami. Święty Wincenty a Paulo, patron Dzień Miłosierdzia, dostrzegł zagubionych ludzi, osamotnionych, sponiewieranych i niósł im konkretną pomoc. Miłosierdzie zachęca mnie dziś do zatrzymania się wobec moich najbliższych, rodziny, sąsiadów, znajomych. Jak myślisz, czy są szczęśliwi? Czy też jak ten młody człowiek czują się samotni i zagubieni? Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.